Jakie obowiązki wymusi na operatorach krajowa ustawa o systemie cyberbezpieczeństwa? Takich obowiązków będą dwa. Po pierwsze, MiSiOT będzie musiał posiadać we własnych strukturach bądź zakontraktowany zewnętrznie SOC, czyli Security Operations Center, który ustawowo ma określone swoje działania w ramach podniesienia poziomu bezpieczeństwa oraz będą musieli dokonywać cyklicznej analizy ryzyka w zależności od typu i rodzaju zagrożeń. Czy jest jakaś oferta dla małych i średnich operatorów, żeby mogli to wdrożyć za pomocą MiSiOT-u? Tak, na tym zjeździe przedstawiliśmy już w pierwszej kolejności program TISEC, który już się kończy, jest na etapie przedwdrożeniowym pod kątem projektu prowadzonego od 3 lat przez projekt MDS. A oprócz tego daliśmy ofertę kilkunastu usług kręcących się wokół tematyki Security Operations Center, żeby zapoznać miśków z takimi wstępnymi założeniami, które sobie ustaliliśmy z zarządem. Chcielibyśmy uzyskać jakiś feedback z powrotem, które z tych usług byłyby im w ramach naszego potencjału w miarę możliwości przydatne. Jakie są przewagi konkurencyjne tego rozwiązania? Znaczy, miałem okazję przestudiować sobie oferty dotyczące SOC-ów u konkurencji dużych operatorów. No i po pierwsze, to są oferty, które kręcą się wokół narzędzi u tych dużych, tak? Czyli oprogramowania. My tutaj stawiamy bardziej na ekspertów, bardziej na ludzi, którzy są w stanie bardzo dokładnie i szczegółowo, tak jak garnitur szyty na miarę, odpowiadać na potrzeby konkretnego MiSiOT-a, bo każdy z nas jest inny. Jednak jakby na to nie spojrzeć, mamy pewne podobieństwa, ale jednak każda firma się między sobą, firmy się między sobą różnią. Gdzie szukać informacji o tych produktach MDS? Mamy uruchomione kontakty bezpieczeństwo@projektmds.pl oraz jest infolinia, która jest skierowana do nas, już czerwona linia taka uruchomiona przez Telecentrum. Bardzo byśmy prosili, żebyście się do nas zgłaszali z zapytaniami, przede wszystkim z własnymi potrzebami. Potencjał mamy naprawdę spory.